W ostatnim czasie w centrum Sosnowca doszło do kilku włamań. Celem złodziei są głównie mieszkania przy ulicach Kiepury i Kilińskiego. To była niedziela i staliśmy, potem chciałem wyjść na zewnątrz, a patrzę, wszystkie zamki od wewnątrz się kręcą w koło. No i nie wiem, co się dzieje. Zadzwoniłem po syna, syn przyjechał i zobaczył, że drugie wkładki leżą na podłodze. Dodatkowo okazało się, że złodzieje nie tylko zajęli się zamkami w drzwiach mieszkania, które chcieli okraść, ale również zakleili wizjer sąsiadów z naprzeciwka oraz wykręcili żarówkę na klatce. Sposób działania sprawców jest za każdym razem bardzo podobny. Niszczą zamki w drzwiach albo do mieszkań próbują dostać się przez drzwi balkonowe. Wcześniej prowadzą dokładne rozpoznanie terenu i obserwacje. Zostali sprawcy wystraszeni, ponieważ mam założony alarm i jest powiadomienie też z firmą security, która po prostu już była w drodze do nich, a gdyby nie alarm, to drzwi zostały otworzone przez rozwiert. Pozostali mieszkańcy ulic Kiepury i Kilińskiego, których mieszkania padły łupem złodziei, nie mieli tyle szczęścia, a straty z powodu kradzieży już wstępnie szacuje się na kilkaset tysięcy złotych. Włamania zaczęły się mniej więcej w połowie września, a do ostatniego doszło około 7 października. Sprawę bada policja, jednak na razie trudno mówić o jakimkolwiek przełomie. Zwykle są to grupy działające najczęściej nie tylko na terenie naszego miasta, a raczej na terenie całej aglomeracji. Często też te osoby nie wywodzą się z Sosnowca, tylko są to osoby pochodzące z miast ościennych. No zwykle bywa tak, że taka grupa upodoba sobie, zaobserwuje, przeprowadzi wcześniejsze rozpoznanie na danym osiedlu, no i dopuszcza się później tam kilku na przykład tego rodzaju czynów. Stąd ich ujęcie nie jest takie proste, w szczególności, że w żadnym z budynków, do którego weszli złodzieje, nie było kamer monitoringu. O instalację kamer już kilka lat temu prosiła część mieszkańców zaniepokojona o swoje bezpieczeństwo. Jednak pozostali lokatorzy nie wyrazili zgody na instalację monitoringu. Po ostatnich włamaniach temat kamer w blokach wrócił. Prowadziłem rozmowę tutaj z dwoma mieszkańcami, którzy byli osobiście u mnie. No wyjaśniłem im, nie zrozumieli jakby sposób realizacji tego ich wniosku. No i w tej chwili czekam na ich decyzję, mianowicie decyzję, którą wspólnie z sąsiadami podejmą. Policjanci apelują do mieszkańców, by przed opuszczeniem mieszkania pamiętali o dokładnym zamknięciu drzwi na klucz. Ponadto sugerują, by cenne rzeczy, takie jak na przykład nieużywana na co dzień biżuteria lub duże sumy gotówki, pozostawić w bankowych skrytkach.